Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arrakis, a to jest 46. odcinek z gry God of War Ragnarok New Game Plus. W dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować dżunglę Vanaheimu. Zapraszam do oglądania. Lecimy dalej w drogę. Zjedziemy na dół i będziemy używać kajaka, ponieważ uwolniona woda daje nam dostęp do nowych, niezbadanych jeszcze lokacji. Nasz dobry uczynek już przywrócił tu jakieś życie, brat. No i chyba się pośpieszyłem. No raczej, tropem umarłych wjeżdża nam taka przysługa. Ją oczywiście będziemy śledzić. Wskakujemy do łodzi. Bob wylądował tam w górze. I w pierwszej kolejności płyniemy na wyspę, na której żerują ogry. Po tym, jak spędziłem trochę czasu w Asgardzie, trudno mi sobie tam wyobrazić Magniego i Modiego. Obu ich wychowała Sif, prawda? Wydaje się dobrą matką, może trochę nadopiekuńczą. Dobrą matką? Chyba mówisz o innej Sif. W hulaszczej kulturze asów kobieta powinna dążyć przede wszystkim do tego, by nie mieć sobie Jeśli równych... Jeśli pójdziemy dalej, czeka nas walka z ogrem. Na pewno jesteśmy gotowi? Elegancko. Wchodzimy na arenę. Wchodzimy na arenę i mamy dwie siksy, które buffują nasze ogry. Droga siksa jest z tej strony. No i dobrze jest. Dobrze jest, teraz możemy ogarnąć sobie ogry. Nawałnica wiprostowa nam wjechała, to pasuje. Zmiękczymy sobie tego gagatka przy okazji. No i wykańczamy drugiego ogra. Pięknie. On był nasz, ty podły oportunisto. Wrócił do gniazda. Chodźmy do niego. No i Łajza zajumała nam ogra. Aczkolwiek lada moment spotkamy się z tym smokiem twarzą w twarz. Zbieramy fanty. Odblokujemy przejście. Na drugą stronę nie przedostaniemy się w tej chwili. Musimy pobawić się z miskami. Aczkolwiek to później. Tu mamy questa jednego, ale w chwili obecnej jest nieaktywny. Będziemy musieli wrócić tutaj później. No i dobra, ogry wybite. Możemy lecieć dalej. Że ta maska Odyna, jak się o niej w ogóle dowiedział? Ponoć pewnej nocy usłyszał głos. Błagał go, by zdobył maskę i przejął kontrolę nad swym losem. Ja tam myślę, że to brednie. Pewnie się upił i uwierzył, że kawałek drewna rozwiąże wszystkie jego problemy. Po czym ruszył w podróż po światach, aż znalazł coś, co przypominało obiekt jego urojeń. Sama maska pewnie nie ma żadnej mocy. Pewnie tak. Mamy dwa wulwery i po raz kolejny mamy siksę. Gdzie ta Łajza jest? Tu jest. Jedziemy w nią. Dobra, siksa ogarnięta i możemy teraz pobawić się z wulwerami. Ja
No i elegancko. Bulwery poskładane. Czapki z głów! To pasuje. Wybuchnijmy Draupniry. Tutaj mamy wejście do leża jednego z naszych przeciwników. Wpadniemy tam jeszcze w tym odcinku, ale trochę później. I teraz tak. Lecimy dalej. Ładnie, zdrowie i szał mamy na maksa. To cieszy. Tutaj jest skrzynia Norn. A w tym miejscu mamy pierwszy kręcioł. Pierwszy symbol odblokowany. Pogadamy teraz z duchem. Czego chcesz? Czy jesteś ojcem? Tak. Więc musisz zrozumieć. Mój syn, ta zabawka była dla niego. Ale jego już nie ma. Tego dnia tyle zamętu i śmierci. Byłem przerażony. Szukałem syna. Proszę, muszę spotkać się z synem Folkwangu. Pomożemy mu, prawda? Co widziałeś jako ostatnie, duchu? Posągi. Dwa posągi. Smoki patrzące w różne strony. Rozdzielone jak ja i on. Ta zabawka doprowadzi mnie do syna. Elegancko. Nowa Stoję przysługa wjechała. W tej dolinie. Śmierć rozdzieliła tu niejedną rodzinę. On musi spotkać się z synem. Zgoda. Ach tak? Myślałem, że powiesz, pomaganie zmarłym jest bezcelowe. Nie, dobra. Auka. I ciepniemy ten kręcioł i chyba drugi symbol jest odblokowany. Tak, drugi symbol jest odblokowany, został nam jeszcze jeden. Ostatni symbol będziemy odblokowywać z góry. Elegancko. Skrzynia odblokowana. Lecimy po zawartość. Czas odnowienia wzrasta o 2 punkty. No i to pasuje. To naprawdę pasuje. Wbijamy się do góry i lecimy do leża smoka, aczkolwiek uczynimy to standardowo od dupy Jak strony. Jak dalej pójdzie, wkrótce dotrzemy do kryjówki smoka. Upewniam się, że wiesz dokąd idę. Dziękuję. Włazimy, podnosimy walutę. No i tak, te nieszczęsne pnącza. One tutaj naprawdę są irytujące. Dobra, miały być 3 strzały. I teraz postawimy sobie kolejną pieczęć w tym miejscu. Powinno być ok. I ostatnią pieczęć damy tutaj. O proszę, udało się za pierwszym razem. No, jestem naprawdę pod wrażeniem. Droga wolna. Jedziemy. Jedziemy. Na tą stronę. I proszę bardzo, mamy legendarkę. Opróżniamy ją. No i lecimy dalej. Dobra, moment. Tak, właśnie, ogarnijmy sobie skrót. Troszkę się zagubiłem, ale już się odgubiłem. I wracamy z powrotem. Wbijamy się do smoka. Możemy przejść.
Założę się, że ten smok trzęsie się jak osika. Kiedy się zbliżymy, zabijemy albo zginiemy. Rozumiesz? Tak, ojcze. Dzień dobry, jest smok. Dalej! Jest smok, chodź łajzo. Ojcze, uważaj! Jakim cudem on nas trafił, nie mam zielonego pojęcia, ale niech i tak będzie. Jedziemy. Nie chcesz tak, puść nas, panuje gdzie on, cholera, jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Elegancko. No i mamy gada ogarniętego. Cudownie, cudownie. Oj tak, ten ogr też raczej już prędko się nie podniesie. Słyszę zwierzęta. Odetchnęły z ulgą. Może opuszczą kryjówki. No i jakaś połowa smoków zamieszkujących krater wybita. Słyszę ptaki. Tropem umarłych ukończono. Miło. Pięknie. Schodzimy na dół. I proszę bardzo, jesteśmy przy miskach, tak więc pogrzebiamy teraz w miskach, żeby troszeczkę nam się pora dnia zmieniła. I wracamy na wyspę ogrów. A w sumie nie trzeba uzupełniać zdrowia. Lecimy od razu na wyspę ogrów. Atreusie, też spotkałem Durlina. Gdy wykuliśmy włócznie, pojawił się Odyn. Razem z Durlinem. Groził mu, jakby wiedział, że go znam. Ale jeśli o wszystkim wiedział, to znaczy, że on sam też udawał, kiedy ja i Durlin udawaliśmy, że się nie znamy. Rany. Ten to potrafi kłamać. Wchodzimy z powrotem na arenę i pędzimy do naszego odblokowanego przejścia. Ale zanim to uczynimy, ogarnijmy jedną przysługę. Możesz już być synem. Dziękuję. Nie mogę się już doczekać. Dam mu ten podarunek i opowiem o ludziach, którzy mi pomogli. Teraz ty pomóż nam. Co pamiętasz z tego dnia? Tak, teraz pamiętam. Kiedy dolina została zniszczona, Thor wywijał młotem po całym mieście. Wszyscy się bali. Nagle pojawiła się jasnowłosa wojowniczka i zaczęli walczyć. To była dzielna kobieta. Elegancko. Zabawka ukończona. Nie fej, bracie. Tak, mama walczyła z Thorem. Nie jestem pewny, czy to była odwaga, czy brawura. Rzadko się zdarza, żeby ktoś przeżył walkę z Thorem. Fej nigdy o tym nie wspominała. Każdy ma tajemnicę. Nie mamy jeszcze pewności, że to była fej. Ano, pozostaje tylko się przekonać.
Okej, okay, pogadali, lecimy dalej, ponieważ tutaj mamy Jelu na lata, którego oczywiście wyślemy na chatę. Jeżeli mnie oczy nie mylą, chyba spotkaliśmy jelenia lata. Zrobiło się gorąco, czy to ja tak rozgrzewam atmosferę? Nie, to ty, jelonku. Możemy już wracać? To już wszystkie. Gratuluję. Ocaliłeś 9 światów przed zarośnięciem na śmierć. Mnie też uratowałeś zadek, choć to wszystko była wina zgryźliwka. To nie był nasz cel. Liczy się efekt. I załatwione. W wolnej chwili moglibyśmy też odwiedzić Ratatoska. Uczynimy to oczywiście w późniejszym terminie. A teraz tak. Odblokujemy skrót. Ograbimy skrzynię z zawartości. I pędzimy spalić bulwę. Tak, musimy spalić bulwę. I dopiero później pozbieramy resztę fantów. Oj. Błąd, to miały być ostrza, a nie lewiatan. A cóż, zdarza się. Kratos, możesz spalić? Dziękuję. No i teraz tak, bierzemy kamień ze zdrowiem. Wracamy się do czerwonej skrzyni. Opróżnimy ją. Zbadamy ten wielki ślad, który był na glebie. Tak, dokładnie ten ślad. Więc to tu prowadziły te ślady. No dokładnie, tutaj. Przeciśniemy się przez szczelinę. I na dobrą sprawę jesteśmy na arenie walki z kolejnym smokiem. Tak, szlak zniszczenia. Tutejsza zwierzyna jest dość drobna. Ten smok musiał bez przerwy jeść, by tu przetrwać. Pięknie, mamy kamień i to nas cieszy. Tylko jeden? Może gdzieś jeszcze jeden leży? No nie, wychodzi na to, że jest tylko jeden, więc nie pozostaje nam nic innego jak wbić się do środka. I proszę bardzo. Klatka? Na to wygląda. Jesteśmy w klatce. No i to pasuje. W pierwszej kolejności ogarniemy sobie przynętę. Tak, jesteśmy w bardzo dobrze znanym nam miejscu i są tutaj dwa gulony. Zbierzemy ich agro. Pocinek. Atak! Za tobą! I powolutku będziemy je sobie ściągać właśnie do klatki. No chodźcie tutaj bliżej chodźcie. No i mamy jednego żywego guluna. No trudno. Wystarczy do tego, żeby zwabić smoka. No i jest do góry smok. Zbieramy odłamki bursztynu. Masz kilka kryształów. Nie idziemy nad staw? Po drugiej stronie mamy runiczny napis. Miasto pełne możliwości. Co?
nie jest źle, jeżeli chodzi o zdrowie. Mogło być dużo, dużo gorzej. No i teraz pozostaje kwestia dotrzeć do tego nieszczęsnego smoka. Tu się możemy wbić? Chyba nie. A nie, możemy, dobra. Pasuje. O! Jest ranna! Zakończmy to! I jest nasza koleżanka, dobra. No to jedziemy. Mamy furię, tak więc troszeczkę się z nią ponaparzamy. No i koleżanka znowu uciekła. Znowu nam ucieka. Może krew nas do niej zaprowadzi. Tak. Wypatrujmy krwi. Nie jest źle. Nie jest źle. A teraz musimy się wbić naszym odblokowanym skrótem do góry. No i pięknie, zaraz będziemy na arenie walki z kolejnym smokiem. No Kratos, przyciskaj się. Czeka na nas kruszyna. Elegancko. Elegancko. A może i... deselec? Nie. Może zaczniemy od słabych punktów. Kratos, możesz... O, dziękuję. Dobra, koleżka leży na glebie. Atakuję uskali. I może ciepniemy teraz Draupnirem. Pojedziemy mocnymi ostrzami. I oczywiście mocny lewiatanem. I teraz możemy się z Wise'ą na spokojnie naparzać. Oj, błąd. Uciekaj! Elegancko. Ale oberwałeś. Znowu żeśmy wyhaczyli, ale to nic. I proszę bardzo, mamy smoka ubitego. No i to pasuje. To naprawdę pasuje. Zbieramy fanty. Szlak zniszczenia ukończony. Rozwalamy wszystkie Draupniry. Nic więcej do podniesienia nie ma w tym miejscu. Szkoda, szkoda. I teraz tak, wyjście. Gdzie było wyjście? Tu jest wyjście. Wychodzimy. I skoczymy już na sam koniec odcinka. Zaciukać naszą furię. Zmieniłbym skarpety. Co się stało? Są mokre. Wyschnij. Od razu wiedziałem, że to powiesz. To po co pytałeś? Nie jestem pewien. Wyschnął. Tak. Kiedyś wyschnął. Okej, musimy się bujnąć tędy. I proszę bardzo, mamy krew furii. Nawet tak bezwzględna łowczyni jak furia gdzieś odpoczywa. Trzeba ją tylko znaleźć.
No dokładnie. Wbijamy się do góry. W końcu ją powstrzymamy. Szkoda. Czyżbyś ją podziwiał? Zterroryzowała tę ziemię, bracie. Ta dżungla to jej dom. Broniła go tak, jak umiała. Ale jeśli tylko śmierć pozwoli jej odzyskać godność, zabijemy ją. Płyniemy na tą część lokacji, którą mamy już zwiedzoną. Tak, tu jest kolejna krew. A tam w oddali jest jama, do której nie wchodziliśmy. I to jest właśnie leże Furii. Tak więc teraz się wbijemy do środka, zabijemy Wise'ę i mamy problem z Bani. No i po Furii. Walczyła zaciekle, trzeba przyznać. Szkoda, że musieliśmy ją zabić. Elegancko wszystkie fanty mamy wyzbierane, tak więc wychodzimy z leża Furii. Brykniemy się w pobliże misek, gdyż to jest bardzo dobra miejscówka na to, aby zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Ojcze, myślisz, że urośnie mi taka broda? Nie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.